Witam Państwa, Szczęść Boże. Różne są drogi do polskości i od polskości. Czasami spotykamy, przebywając za granicą, Polaków czy obywateli, jak to się mówi dzisiaj, innego państwa, którzy, mając pochodzenie polskie, jednak odżegnują się od polskości. Różne przyczyny są powodem tego odchodzenia od Polskości. Czasami jest to przymus, po prostu ktoś został wywieziony do innego państwa, do innego miejsca na ziemi, i jeśli nie on, to jego dzieci tracą Polskość albo po prostu jej nawet nie zdobywają. Czasami jest to pewien wybór, pewna decyzja, kiedy ktoś wyjeżdża z Polski i nie chce nigdy już tu wrócić. Chce zostać Amerykaninem, Kanadyjczykiem czy Francuzem. I w związku z tym konsekwentnie nie tylko uczy się języka obcy, obcego, ale również w domu tym językiem obcym się posługuje. Takie przypadki się zdarzają i nie jest to nic nadzwyczajnego. Po prostu dom polski traci polski charakter, ponieważ nie ma w nim polskiego języka. Rodzice pochodzący z Polski mówią między sobą po angielsku, do własnych dzieci po angielsku, dzieci po angielsku, no albo po francusku, czy po niemiecku. Taka może być droga, ma różne przyczyny. Ale jest też droga do Polski, droga do Polskości. Ona może różnie przebiegać, kiedy ci, którzy albo nigdy poprzez pokolenia nie mieli nic wspólnego z Polską czy z Polskością, albo mieli, ale to już prawie zanikło, albo w ogóle zanikło, nagle pod wpływem jakiegoś nadzwyczajnego zdarzenia albo jakiejś osoby odkrywają w sobie Polskość, Albo odkrywają swój szczególny sentyment i szacunek do polskości. I właśnie spotkałem w Lidzie pana Aleksandra, który opowiedział mi historię swojego życia, które prowadziło, prowadziło go do polskości. Posłuchajmy chociaż kilku zdań. Pisze tak: Urodziłem się w mieście o pięknej nazwie, Lida. To historyczne miasto, założone w XIV wieku przez księcia litewskiego Gedymina, i aż do końca II wojny światowej pozostające w granicach Rzeczypospolitej, jest moją najbliższą ojczyzną. Lida to piękne miasto, bardzo, bardzo mocno związane z historią Polski. Słuchajmy dalej. Przyszedłem na świat w roku 1954. Na terenie koszar wojskowych, które radziecki pułk odziedziczył po polskim przedwojennym 77. pułku piechoty strzelców kowieńskich. Same nazwy aż budzą wzruszenie. Polski pułk strzelców kowieńskich. Czytajmy dalej. Mój ojciec uważał się za stuprocentowego Rosjanina, ale jego matka była Polką. Nazywała się Wiktoria Koszek i pochodziła z Lubelszczyzny. Jako dziewiętnastoletnia dziewczyna została w czasie I wojny światowej wywieziona wraz z całym zakładem włókienniczym z Łodzi do Petersburga. Tam poznała mojego dziadka, żołnierza carskiej armii Jakowa Siemionowa. Młodzi pokochali się, wzięli ślub i wyjechali na wieś do rodziny dziadka w guberni nowogródzkiej. Wśród Rosjan babcia zapomniała z czasem języka polskiego, a jej imię Wiktoria zapisano w Sielcowiecie Rada Wiejska jako Jekaterina. I tak moja babcia Polka została Jekateriną Antonowną Siemionową. Po śmierci została pochowana na prawosławnym cmentarzu. A więc jak dramatyczne, jak tragiczne losy wielu Polaków. Że nie tylko zostają wywiezieni do obcego kraju, do obcego narodu, ale również zmieniane są ich imiona, ich nazwiska, zapisywane w obcym alfabecie, tak jakby ktoś chciał zabrać ich całą duszę z tej ziemi. A jednak, posłuchajmy dalej. Jak dziwne są nasze losy ludzkie. Moja babcia. Polka ochrzczona w kościele katolickim leży pod prawosławnym krzyżem z rosyjskim napisem. A ja, Rosjanin, ochrzczony w cerki prawosławnej, będę leżał na katolickim cmentarzu pod katolickim krzyżem i z polskim napisem. Chłopak, który urodził się i myślał, że jest Rosjaninem. Odkrył w sobie Polskość, którą pokochał, i dlatego zadecydował, że gdy umrze, to będzie leżał pod krzyżem katolickim z polskim napisem. Jakże różne drogi Polaków i w Polsce, i na tej ziemi ale niewątpliwie Polskość ma w sobie coś urzekającego, do czego zawsze można i warto powracać. Szczęść Boże.